Siemanko, z tej strony GoloCzy2D i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj wzmocnimy swój skład, bo mam już trochę końców. Różnymi zawodnikami wzmocnimy mój skład. Między innymi Kevinem Lasagne za 3 foot swapy. Kevin Lasagne za 3 swapy. Wymiana fut 3. No wiecie, jest koniec FIFA. I jakbym zbierał na tą ikonę, to bym już za długo pograć nie mógł. Więc Lasagne mi do składu pasuje idealnie, więc go sobie robię. Po prostu. A, i fut swapy dostałem całkowicie za darmo. Całkowicie. Żadnych wyzwań, żadnego niczego, po prostu od EA dostałem za darmo 3 fut swapy. I tyle. Z jakiegoś powodu tego wyzwania ukończyć nie mogę, bo tutaj chyba jest oferta 11. I to chyba coś tu nie pasuje, więc lasagne nie robimy. A szkoda, taka fajna karta, już na nią się zapowiadałem, a tutaj no jednak nie mogę tego zrobić. Jakiś transfer za 500, za 40, 400, no wiadomo, 450 końców się sprzedał ten pan, no i czekam na niego. No szkoda, szkoda, że on się nie sprzedaje, bo to by było no spora suma pieniężna po prostu. Będę usunąć go, muszę za niego zapłacić tylko 29 tysięcy. Milinkowiczowi, który pierwszy zasili mój zespół. No zasili na pewno. To jest karta, myślę, że bardzo dobra. Statystyki dość dobre. No i bierzemy go do klubu, no co mamy z nim zrobić? Squeaksonować? Chyba nie. Kolejnym zawodnikiem, który zasili mój klub, będzie Aleksandro za 48,5 tysiąca monet. No i mam tylko 29 tysięcy 710 na koncie, no ale to są strasznie przydatne karty dla nas. Jeszcze jeden. Dobry zawodnik za 29. A ostatnim dobrym zawodnikiem, który zasilił mój klub, jest Toclazzari, który no tylko 17 tysięcy za niego zapłacę. Aha, jeszcze tak, dobrze, myślałem, że tutaj coś się stało. Jeszcze mam 19 tysięcy na swoim koncie, więc porządne zakupy trzech zawodników. To szkoda, że ten. No nie poszło z tym. Lasagne, ale no, pokażę wam, jak wygląda mój skład. Tak wygląda mój skład i wiem, że na ten moment FIFA on wygląda po prostu słabo, ale no, ja gram w tą FIFA Ultimate Team dopiero od kilku miesięcy. No i wiecie, że tak dobrego składu nie mogę mieć. Ale ze szczęściem w paczkach taki na razie udało mi się zdobyć. Więc ja jestem absolutnie zadowolony. Tak, jestem absolutnie zadowolony. Jak ja mam styl gry? Artysta jeden. No to damy sobie go Milinkowiczowi, Savicowi. Oczywiście. Spokojnie. No i tak. 84 oceny, 100 z grania. Myślę, że jeszcze tego bramkarza wymienić. Spoko ława. Piąta z Belotti. Myślę, że będą się zmieniali.
połowy będą grali. No szkoda, że. No tak po prostu by było lepiej. Lasagna. O niestety, grałeś w moim klubie. 77 oceny. Nie pasowałeś mi. No i tak. Się z tobą żegnam. Nie, już te futsłapy nie obchodzą. Ja na zakończenie będzie złota paczka, duża złota paczka, premium i tyle. To jest wbrew pozorom bardzo dobra paczka. A ona już leci. Błagam, proszę. Co się stało teraz? Dobra, leci, leci. Nieważne, leci. Proszę o coś dobrego. Zawsze taka pierwsza paczka w dniu, to się tak długo otwiera. Ale czy aż tak długo? No to jest pytanie. No coś tu nie pasi. Nie pasi. To się tak długo już otwiera. Bez walkoutu chyba. Kurczę, co się dzieje? W ogóle, bez ekranów. Co się dzieje? Co? Co? Jej, ale tak się nie bawimy, nie? U siedem rzadkich. Co? Siedem, dobra. A to jest oczywiście jeszcze paczka niewymienna, więc świetnie. No to żeście mi pakę dali. Ło. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli Wam się on spodobał. Wiecie co zrobić. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji kanału. Na dole czerwony przycisk. Tak jak czerwona jest moja twarz, no może nie aż tak, ale no trochę jestem zawiedziony, bo. Lasagna i ta duża złota paczka premium, no to były fatalne. To były fatalne, choć Lazary za 19 tysięcy. No to były dość udane zakupy. Może jeszcze kogoś za 12 tysięcy, ale to już w następnym odcinku. Albo w następnych. Trzymajcie się, piona, cześć.